Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach po raz czwarty organizuje zbiórkę książek i pomocy naukowych dla polskich szkół na Ukrainie i Litwie. W tych krajach uczniowie oraz studenci nie mają tak komfortowych warunków jak ich koledzy w Polsce. Oni muszą zmagać się z najbardziej podstawowymi problemami jak brak podręczników, a także innych materiałów dydaktycznych. W przezwyciężaniu tych prozaicznych, wydawałoby się, kłopotów czwarty już rok z rzędu pomagają studenci, kadra naukowa, pracownicy DWSP-IT oraz słuchacze Polkowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Inicjatywa przyszła do nas z Wrocławia od pana profesora Macieja Marszała, który tego typu akcje organizuje już od 10 lat na Uniwersytecie Wrocławskim. No my z chęcią do tej akcji się oczywiście przyłączamy. Wspomaga nas również samorząd studentów, z czego się niezmiernie cieszymy, bo to jest taka akcja, która pozwala na to, aby z jednej strony wykazać taką aktywność prospołeczną, z drugiej strony pozwala faktycznie wspomóc bardzo biedne środowiska polskie, które szczególnie na Ukrainie, ale również okazuje się, że i na Litwie, mają dość duże potrzeby i myślę, że właśnie ten okres świąteczno-noworoczny jest doskonałym okresem, żeby taką wolontariacką akcję podjąć. Materiały, które zostaną zebrane w ramach akcji, trafią do Polonii na Kresach Wschodnich. Pomogą one w krzewieniu polskiej kultury na tych obszarach. Rokrocznie zainteresowanie akcją jest spore, co świadczy o dużej wrażliwości studentów oraz pracowników DWSP-IT, a także słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tą akcję rozszerzyliśmy również o współudział i możliwość składania darów w polkowickich szkołach wybranych i zarówno szkoła podstawowa nr 1, szkoła podstawowa nr 3, gimnazjum nr 1, tu po sąsiedzku, prawda, uczniowie również tego typu dary składali i tutaj do nas dostarczyli. Samorząd organizuje corocznie takie spotkanie integracyjne, noworoczne i w ramach tego spotkania również studenci mają możliwość przynoszenia bądź wykupienia cegiełki na rzecz pomocy właśnie polskiej Polonii, która na Kresach Wschodnich, tak jak powiadam jeszcze raz, często w bardzo trudnych warunkach funkcjonuje. Zbiórka będzie prowadzona do końca stycznia. Szczególnie oczekiwane są lektury i książki polskich autorów wydawanych w ostatnim dziesięcioleciu, a także inne pomoce naukowe mogące przyczynić się do lepszego poznania polskiej kultury. Można podarować także materiały multimedialne, encyklopedie czy słowniki. Dary można zostawiać na portierni DWSP-IT. W tym roku przekazane w ten sposób książki i pomoce naukowe otrzymają dzieci z Trębowli na Ukrainie i Podbrzezia na Litwie. Wszyscy chętni, którzy chcieliby wspomóc naszą akcję, do 15 stycznia mogą na portiernię do nas tutaj przynosić książki, kasety wideo, pomoce naukowe, słowniki, encyklopedie, literaturę polską, a technicznie wygląda to w ten sposób, że pan profesor Marszał na początku lutego dostaje od pana rektora Uniwersytetu Wrocławskiego busa do dyspozycji i zabieramy to wszystko do Wrocławia, albo przyjeżdżają tutaj po to i do busa, że tak powiem, to wszystko gdzieś tam ładujemy i wysyłamy na wschód. Akcja odbywa się pod patronatem rektora DWSP-IT oraz samorządu studenckiego.